kołobrzeskim szpitalu na kardiologii i rehabilitacji zakończono kwarantannę. Wykonane wcześniej testy nie potwierdziły zakażenia koronawirusem ani pacjentów, ani personelu. Inaczej było na psychiatrii, gdzie w sumie odnotowano 21 przypadków COVID-19, ale i tu sytuacja się zmienia. Za zgodą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 7 pacjentów z podwójnie ujemnymi wynikami testów na obecność COVID-19 i jedna osoba z personelu medycznego opuściły szpital. Te osoby pozostają w kwarantannie domowej. Od 6 pacjentów z wątpliwymi wynikami wczoraj ponownie zostały pobrane wymazy. W naszym województwie liczba zakażonych koronawirusem wynosi 284, 4 osoby zmarły, 52 wyzdrowiały. W powiecie kołobrzeskim zakażenie potwierdzono u 43 osób, 7 wyzdrowiało.